To już jest nasza codzienność, ale tutaj należy podkreślić naszym widzom, że strażnicy nie wyłapują, nie transportują żadnych zwierząt łownych. Dziki, sarny, jelenie, tym podobne zwierzęta, są to zwierzęta łowne i nimi zajmuje się łowczy, który współpracuje z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania. Rola Straży Miejskiej jest następująca. Przyjmujemy zgłoszenia mieszkańców, weryfikujemy je, określamy w razie możliwości wielkość stada, kierunek przemieszczania się i okresowo takie informacje z całego miasta przekazujemy do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tam łowczy podejmuje decyzję, co robić z dzikami w danym rejonie miasta. Czy podjąć redukcję, czy wystawić łownię, czy może zastosować odstraszanie. Tym wszystkim zajmuje się łowczy z Urzędu Miasta.